50 Wisła Błębice. No to witamy w Katowicach, w stolicy. Niestety bariery architektoniczne nie dla rowerzystów i dla niepełnosprawnych. Witamy w niedzielę 18 czerwca 2023 ze stolicy. Ze stolicy naszego pięknego, najpiękniejszego na świecie Uberschlesien. A zarazem z miasta, w którym Jo się urodził. Jest i Wojciech Korfanty. 150. rocznica urodzin. Piękna sprawa. Jeszcze by mogli tak wystawa o autonomii zrobić. A 15 lipca jest oczywiście marsz autonomii. Myślę, że wielu rozpoznaje to miejsce. Nic innego jak Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. No raczej. Tam było zoo widoczne. Czerwony szlak. Zaczynamy od Kesza. Jest Kesz. Problem jest taki, że długopis nie pisze. No to jest kłopot. Mamy kolejnego Kesza. Pisać się nie wpiszemy, tu się odkręcą. Pisać się nie wpiszemy, ale mamy go. Tak kręć to. Ale to trzeba lepiej zamaskować. I co zrobię? Zaloguję się i robię zamaskować. Jak to chcesz zamaskować? Jak to... Bardziej to tam wykopać. Czekaj, na razie sobie zrobię z tym. Minął taka velostrada, a ja tu przyjechał, żeby obejrzeć naszą śląską dumę, a może nie związaną z futbalerami, a raczej z ich wynikami. Polski reprezentację, bo to nie ma się czym chwalić. Ale zawsze to chciał obejrzeć z bliska. A nie, gdzieś się nie da.
Widzicie to? Kocioł czarownic. Stadion Śląski w Chorzowie. No, trzeba powiedzieć, że przecież nasze, to nie są nasze, to są polskie futbolery. Wygrały teraz szpil z Niemcami 1-0. Się normalnie tak cieszyli, jakby co najmniej mundial wygrali. Cudowne wyjścia na ten stadion. Może się mi go uda objechać dookoła. I genau mamy promenada Jerzego Zięcka, generała Jerzego Zięcka, wielkiego Ślązoka, powstańca śląskiego, wojewody śląskiego, którego pomnik stoi nieopodal pomnika powstań śląskich w Katowicach. Chcieli go piesi ściepać, ale nie dali im go i bardzo dobrze. Generał Jerzy Ziętek, fest zasłużony do naszego regionu. To dlatego, że umiał nieźle ciulać Gierkę. A wiecie, że to Gierek był z Sosnowca. Dobra, jademy już na start Śląskiego Święta Rowerzysty. Debiutuje w tej imprezie. No, widać, że już się ludziska zjeżdżają. Bo za jakieś pół godziny będzie start. A ja objechał stadion śląski. Ale to wyliczyłeś, Rutek? Tam kropi, no. Kurde, 20 minut mnie nie było, a już tyle ludzi. Czyli śląski kolorski fajer. Jest narodu. Śląski kolorski fajer. Ja, ja tu już ruszył ten dzisiejszy fajer. Genau przejeżdżamy po Śląskiego stadionu. Cisniemy dalej. Pod ta sztajfa. Mamy jak
do Per imienia Józefa Murgota. Stałem opłatę domusową, kupuję. I mamy genał policjoków, którzy kierują ruchem. A tutaj mamy bańskie glajdy. A ja tu już też je. Ja jeszcze mam tam tu stanę. I mamy problem. Jerunia, zaś mandat będzie. I zaś glajdzie. Miał jakieś ciekawe pojazdy. A my już są ze Świętochlowicach. Mamy już wydał rundo imienia Świętego Jana Pawła II. A więc czeka nas chyba Kopłowicko Kielicza. No tak, o byku fest. A to myślałam, że jak wkładałaś do futerału, to się było. Nie, otwieram im dawno, nie wiem, co mam. Są my już w Rudzie Śląski. Przed chwilą byłem świadkiem niestety, jak jedna z uczestniczek festkloj była. Ale według świętych ustaleń nic się nie stało. Różnego. Ruda Śląsko. Nowy Bytów. Zaczął wyrszczeć. Tak jest. No niestety przez spory to się tak leży. Uwaga, uwaga! No wjeżdżamy pod drzewa! Ale ci to może nie na to nie. Pod kościołem. Z wielkim. Jak widać, czujny było nam dość fest. I teraz powiem wam jedno, że jazda przez te glajzy to będzie szaleństwo. To będzie niebezpieczne pieruństwo. Po co tak bytko jechać? Ja, parę z koszami idą.
ofiara zebrano. Zbierają co łaska. Co łaska ja. Ruda Śląsko na wybytym w kościele słychać śląskie Tedeum. Troszkę nas znowu. Nie pasują do tej pamięci. Nie pasują, ja skieram te bloki. Ani do tego kościoła, ani do tych kamienic. Dobra. Dalej chyba mamy Ruda Śląsko Nowy Bytum. Ruszyliśmy z postoju. A tutaj mamy nic innego jak rower po ziemi. Tutaj się z Rudy Śląskiej w kierunku Zabrza jadę. Jeździmy z Rudy Śląskiej do Zabrza. Ruda Śląsko kiedyś była w Polsce. Zabrze już było w Rzeszy Niemieckiej. Odbierał granica polsko-niemiecka. I genau mamy dalej w Zabrze. Jakieś lasy. Ciupę te nowe rowery na te nowe modele teraz to można zobaczyć podwójne zawieszenie, bo mają duro elektryczne, już właśnie mają te tarce. A widziałeś rower za ABS-em? A ciupę już są rowery za ABS-em normalnie, cztery. Jeśli koło nie zablokuje, wiesz? Nawet w samochodzie ma ABS. Ma taki specjalny słynnik. Tam dla mnie wyjdziesz na maksa, żeby koło nie zaklima, tylko jaka... Ty się słyszał o rowerach ABS. Tu masz taki specjalny taki kwadrat, taki kostkę, kabele. A wymyślałem jakieś dziwne twarze. No bo ci same użyci to, nie? Są my w jakimś parku w Zabrzu. Chyba w Zabrzu. Był tutaj krótki postój i cisnęmy pod genał dalej.
Na tej glejcy trzeba też dać pozór. Medalik zawsze. Jedziemy na Gliwice. To jest taki, którego nie lubię. Jaki się kościół budował. Jaki się park. Na trasie z Zabrady Gliwic. Do Gliwic. Po początku to są Gliwice. Po niemiecku Gliwic. No to już mamy Gliwice. Za chwilę będzie Fajran. Fajrańcy. Wieje drugi roz. W historii. Na pole Gliwica. Gliwica. To są Gliwice. Nie Gliwice. I niestety na sam koniec zaźnią przyjmęło. Trzeba dać pozór, że tam jest kostka. Nie wiem, czy cokolwiek Gliwica. Idziemy sobie na tym i mamy Gliwicki rynek. Ja również jeszcze gwizdy. Mamy Neptuna i grupa Niebydę Godowską. Z takiego miasta na S. A nasza rajza się skończyła. No są dalej Gliwice. Wracamy szlakiem Wietrzy. Przejeżdżamy przez rzekę Kłodnica. Niedaleko Politechniki Śląskiej. Czy Gliwicki, czy jak to tam. I ci jesteśmy na banku do Katowic-Pietrowic. Nie da się ukryć, ten język to już na każdej rajdzie słyszę. No. Ukraiński. Jest znak, ale coś go. Ty, ale to skręco. To skręco, no. Tak jest, nie zdążyłem wam pokazać. Bolało akurat wtedy. Tutaj mamy Arena Gliwice. Kaj była dziecięco Eurowizja.
konkurs piosenki Eurowizji. Ten się odbywał. I tako jedna dziołcha to wtedy wygrała. Jako Gabor, czy jaki tam jest. Jaki Gabor? No. Także tu mamy jeszcze raz Arena Gliwice. I wtedy się w Warszawie nieco powadzili, bo zamiast napisać Eurovision, nie wiem, który to był rok, 2021 chyba, nie? Nie wiem. Poland, nie? Aha. To napisali Silesia. I haja była z tego powodu. Do nas w sumie promocja śląska poszła. No. Nie, zaś ligota. To już trzecia ligota, w której ja dzisiaj je. Trzecia ligota, w której ja dzisiaj je. Ligota Zabrska, ale dzielnica. Tajla. Albo jak to go dają bardziej, sztat Tajla. Coś się tam dzieje. No i już my są na niebieskim szlaku 3N, który zakludzi nas do Bahnhofu Katowice-Piotrowice. Jademy po jakichś zrekultywowanych hołdach w okolicach Zabrza. Przejechaliśmy teraz przez Zabrze Makoszowy. Także nie wiem, co to tu jest za miasto, miejscowość, wieś, czy dzielnica, czy jakieś inne zadupie. Ach, pekło się mi. Pozdrowiać mnie ciotka Gwizda i wujek Tasiemiec. No i była guma, była pana. Umarł Joli w przodku. I co, i trzymie? Ja. Tak, drugi raz to już będzie podejrzane. Ja mam dwie ze sobą, ale to moje ci nie spasują. To są hołdy dalekie. To są hołdy, ja. Te tabliczki ze znakami by tu jednak mogły być. Kurde, ale tu promo. No niestety, tak to jest z tym oznakowaniem tych tras rowerowych. Jest, albo nie ma, albo go ktoś zbiera, albo go wyciepie. A ty po tym człowieku jedź i bądź. O, nawigacja też potrafi tyle zrobić. Okolice Rudy Śląski, Halęby. Już pomału się zbliżamy w kierunku Katowic-Piotrowic, tam na Bahnhof i na Sług do Chałupy. Swoją drogą zobaczcie, my tutaj też Sługiem przyjechali do Katowic, do centrum. I generalnie rzecz biorąc, była tam w trakcie tej jazdy. Tu teraz prawo, ja? Jest żółty do Sławko. Zaczął się żółty szlak do Sławkowa. Dobra. W trakcie tej jazdy doszło do takiego incydentu. A mianowicie hop poszedł do Haźla i siedział tam ponad z 20 minut co najmniej. A to tylko dlatego, że nie kupił biletu i myślał, że se na gapę przyjedzie. Siedzi w Haźlu 20 minut, kolejka do Kidla już była. I co? I ty, człowieku, chcesz iść do Haźla,
siedzi taki delikwent, blokuje haziel. Co masz robić? No, zlejesz się po nogach albo zesłasz się. No majtek. Tylko dlatego, że nie kupił biletu. A przecież można było iść do konduktora i ten bilet sobie spokojnie kupić. Ale pomógł tam parę złotych. Tam chodziło, nie? Nie mam by pewnie zachodził. Lepiej jechać na żabę. Z rowerzystami to jest akurat tak, że rowerzysta jak wsiadę do kibla, to nie idzie od razu kupować biletu, a ten konduktor przyjść. No taki jest przepis w kolejach śląskich. Jak nie przyjdzie, no to ich strata. A my to wyjechali? Halimba dali, ja? Ulica Podlaska. Tu jest osiedle Polski Biedy. Nie wiem, czy tam widać, teraz nie widać. Teraz się nam wyłoniła gruba halimba. Ciabor, nie? Taki oto industrialny widok. A my cisniemy ze Śląskiego Święta Rowerzysty. Pączki. Napisane pączki. Kreple, a nie pączki. To jest fajna trasa z Gliwic. Pałacyk leśny. Olda Śląska. Stara kuźnia tutaj mi coś pisze. Waldschluss. Jakiś. Ulica Poniatowskiego i Mikołowska. I Szczudlaka. Już się zbliżamy. Między Rudą Śląską a Katowicami Piotrowicami. Gdyby nie spojrzenie na mapę, to w życiu bym nie uwierzył, że jest na Górnym Śląsku przy aglomeracji. Szlaki rowerowe są. Jakiś młodnik posadzony przez tory. Jest niebieski szlak. Tam też niebieski. A co tam z tym, co? Tu jest jeden niebieski z tym, co? A drugi niebieski. Dobra. Ale tereny na rower idealne. To tu mogli poprowadzić ten rajd. A nie tam przez te miasta. No i w ogóle jakoś i sztreka na czasie z Rudy Śląskiej do Katowic, Piotrowic. Wyjechałeś. Co nam tutaj pisze? Panewniki, akademiki 5,6, Piotrowice 7,5, Ochojec 9,5, Giszowiec 15. Trasa numer 3. Bo się nie zmieści. No to już my są. Ta machina teleportacyjna nas przetransportowała do Czechowic, Dziedzic, Nazot, z Katowic, Piotrowic. No to już my są w Ligocie, czyli w chałupie. Kończymy rajdowanie. Dwa razy na wzlowo. Jedna pana,
ogólnie rzecz biorąc wyszło wszystko dobrze. Rajd udany. Także fajnie. Zaobrączkowali nas. W pociągu troszkę tłok, cugu, tłok, ale dało się wytrzymać. Więc wszystko było super. Wcisnęły do chałupy. A wam wszystkim godzin, że was pozdrawią. Pana Wojtka Spisarzowicz, pana Franka z kanału Na Kole Po Śląsku. I czym cieszę i do zaś.